hej. Chciałabym Was przeprowadzić przez moją tygodniową letnią pielęgnację. Tych zestawów używam praktycznie od lipca. Część kosmetyków jest nowych, ale idea pielęgnacji nadal ta sama. W skrócie, jak najmniej oleje, kwasy i SPF. Na początku musicie wiedzieć, że film powstał we współpracy z drogerią internetową Cosibella. Część produktów zrobiłam lub kupiłam sama, część otrzymałam. W opisie jak zwykle znajdziecie wszystkie informacje. Dodatkowo stworzyłam listę marek cruelty free dostępnych na Cosibelli. Lista jest aktualna na czas publikacji filmu. Niestety takie informacje warto weryfikować na bieżąco. Jeżeli po obejrzeniu filmu stwierdzicie, że chcecie coś przetestować, polecam Cosibelle, m.in. za wybór, za przesyłkę Zero Waste oraz za to, że zechciała wesprzeć tutaj moją darmową dotychczas pracę na YouTube. Dzisiaj będzie o tym, m.in. dlaczego warto używać SPF na co dzień, o kwasach w pielęgnacji, o kosmetykach, które aktualnie używam. Pamiętajcie przy tym, że wszystko, co tutaj jest zawarte, to moja recenzja. Jeśli chodzi o pogadankę na temat SPF, to źródła znajdziecie jak zwykle w opisie. Zaczynamy jak zwykle od poniedziałku. Rano twarz zmyłam po prostu wodą i wytarłam wielorazowym ręcznikiem, którego zawsze staram się używać maksymalnie 2 razy. Tylko woda, ponieważ poprzedniego dnia nie użyłam ani kwasów, ani olejków i tak naprawdę niczego nie musiałam zmywać. Następnie, tradycyjnie, jak od wielu lat nastąpił oprysk hydrolatem, tutaj akurat nie przywiązuję wagi do konkretnego rodzaju. Potem na ciało i szyję nakładam filtr fizyczny Liren. Długo szukałam odpowiedniego filtra do twarzy, ostatecznie padło na polską markę Recibo. Dzisiaj zdecydowałam się na tą opcję filtra, bo jest jeszcze druga, ale o tym potem. Producent deklaruje, że 4 pompki kremu zapewniają właściwy poziom ochrony. Ja niestety nie jestem w stanie nałożyć 4 pompek, staram się nakładać 2. Tutaj możecie zobaczyć, jak Recibo wygląda od razu po nałożeniu. Pamiętam, że tego dnia było strasznie gorąco. Ja nie nakładam oprócz filtra nic na twarz. Po pogodzeniu się z tym, że czasami się po prostu świecę i zaprzestanie o walki mat, życie stało się o wiele łatwiejsze. Wieczorem zmywam makijaż. Do tej pory w życiu używałam jedynie olejków myjących robionych przeze mnie. Teraz po propozycji Cosibelli zdecydowałam się przetestować kotowy balsam myjący na bazie oleju. Tak się składa, że również z Recibo. Jego nazwa to Melt Away i jest w szklanym opakowaniu. Szczerze, gdyby nie współpraca, to sama bym go nie kupiła i tutaj biję się w pierś, bo muszę przyznać, że w użytkowaniu jest lepszy w porównaniu do mojego olejku DIY. Ma kremową konsystencję, używa się go tak, że najpierw masujecie suchą twarz niewielką ilością balsamu, potem zmywacie go wodą. W połączeniu z wodą wytwarza się emulsję. Ja całość zmywam jeszcze żelem, używam żelu Only Bio. Jest to kolejny kosmetyk cruelty free w szkle. Na tę noc nałożyłam peeling kwasowy na naczynka z Bandy. To już mój któryś peeling kwasowy tej marki, ale temat rozwinę innego dnia. We wtorek użyłam rano żelu, ponieważ noc wcześniej, pewnie jak doskonale pamiętacie, użyłam peelingu kwasowego i na dzień po prostu trzeba go zmyć. Dalej oprysk hydrolatem i jak wczoraj Recibo 30. Na ciało i szyję Liren 50. Dlaczego akurat ten filtr? Nie będę oszukiwać, głównie ze względu na cenę. W sensie, że na ciało zużywa się dużo SPF-a, a ciało, przynajmniej moje, jest mniej wymagające, jeśli chodzi o konsystencję w porównaniu do twarzy. A wisienką na torcie jest to, że Liren to certyfikowana marka cruelty free. I tutaj, jak coach, wyszłam poza swoją strefę komfortu i kupiłam filtr z cząsteczkami nano. Wokół cząsteczek nano, i mam tu na myśli na przykład dwutlenek tytanu w formie nano, krąży wiele kontrowersji, ale w oparciu o obecnie dostępne dane, nieorganiczne filtry UV nano nie powodują problemów zdrowotnych u ludzi, jeżeli występują w formie kremów i emulsji, natomiast zaleca się unikać form w aerozolach i sprayach. Póki co nie ma jednoznacznych dowodów na rakotwórczość, mutagenność lub szkodliwy wpływ na płodność po ekspozycji skóry na nano cząsteczki. Dlatego w tym roku wybór padł na Liren. Wieczorem, jak co dzień, balsam Recibo. Na to hydrolat oraz mix. Serum z witaminą C, i to serum zrobiłam sama i przepis znajdziecie w podlinkowanym filmie, oraz żelu hialuronowego. To po prostu żel kupiony w sklepie z półproduktami i przelany do buteleczki z pipetą, no, żeby się wygodniej używało. Żel i olej mieszam w zagłębieniu dłoni i nakładam na twarz. Ten dzień rano biegałam. W takim momencie szkoda mi nakładać na twarz Recibo, bo i tak wszystko zostanie zmyte po biegu.
Tak wyglądam po biegu. Bojkotuję zakłamywanie rzeczywistości. Tak wygląda człowiek, który się zmęczył. Po biegu prysznic, pod prysznicem zmywa mi ręce za pomocą szmatki bawełnianej i żelu do twarzy i wybaczcie, ale oszczędzę Wam tego widoku. Teraz przenosimy się o około 2 godziny. Dzisiaj zdecydowałam się na inną wersję kremu SPF Recibo Light. Ma on lżejszą konsystencję w porównaniu do poprzednio pokazywanej. Zauważcie, że w obu przypadkach filtry Recibo traktuję jak kremy pielęgnacyjne na dzień. Obie opcje mają w sobie bardzo dużo składników pielęgnacyjnych, nawilżają coraz więcej, tak naprawdę niepotrzebny jest dodatkowy krem na dzień, co mnie cieszy, bo ja nie lubię mieć za dużo na twarzy. Wieczorem tradycyjnie balsam Recibo, żel i hydrolat. Tego wieczora zdecydowałam się, że nie nałożę niczego na twarz, bo moja twarz niczego nie potrzebuje. Jedynie punktowo na Bulbazaurę nałożyłam pilinę kwasową, przyspiesza jej gojenie i regenerację skóry. Czwartek była praktycznie powtórka wtorku, więc pokażę za chwilę tylko na zbliżeniu, jak wygląda Recibo Light na twarzy. Wydaje mi się, że jest lepszą opcją dla cer tłustych i mieszanych, ponieważ ma lżejszą konsystencję. Ja oba filtry nakładam również pod oczami, oba filtry nie migrują do oczu i nie podrażniają ich. Miałam już w swoim życiu takie egzemplarze, które w czasie dnia dostawały się do oczu i powodowały łzawienie i podrażnienie. Dla mnie brak migracji jest ważny, ponieważ noszę soczewki, bo bez nich jestem ślepa jak kret. No i dotarliśmy już prawie do weekendu. W piątek najpierw zmycie twarzy wodą. Moje jednorazowe ręczniki to po prostu pocięty większy ręcznik, który nie był już potrzebny. Podłożyłam tylko brzegi na maszynie, ale przy niektórych materiałach nawet to nie byłoby potrzebne. Dalej jak zwykle chmura, hydrolatu i Recibo na twarz, i ren na ciało, i tego dnia leciał również rozświetlacz, który zawsze poprawia mi humor i tak właśnie prezentuje się na twarzy. Wieczorem chciałam Wam pokazać, jak balsam emulguje pod wpływem wody. Mój olejek myjący, który robiłam samodzielnie, niestety emulguje gorzej. Pewnie to kwestia składników, ale całkiem szczerze, używanie balsamu Recibo jest odprężające i przyjemne. Balsam pachnie delikatnie, dla mnie jak guma balonowa, przy czym zapach jest naturalny i nie drażni. Sam balsam ma w sobie m.in. masło z mango, olej z pestek winogron i środek myjący otrzymywany z oliwek i hydrolizowanych protein owsa, także na bogato. Jeśli tylko możecie sobie pozwolić, polecam szczerze przetestować taką formę demakijażu. Widzę też, że balsam jest dość wydajny, co jest istotne patrząc na cenę. Teraz dogrywam dla Was 6-tygodniowe zużycie. Na jeden raz używam ilość mniej więcej 2 ziaren ciecierzycy. Dalej znowu żel i peeling kwasowy na całość. Ja latem decyduję się zawsze na delikatniejsze kwasy, tym razem były to kwasy pH, czyli kwas laktobionowy i glukonolakton. Te kwasy są dobre dla początkujących, są bardzo uniwersalne, nie powodują podrażnienia ani łuszczenia się skóry. Jeśli miałabym w skrócie opisać działanie kwasów na skórę, to każdy z nich prawdopodobnie poprawia kolory skóry oraz wzmacnia i pogrubia skórę. Na zimę preferuję te mocniejsze, m.in. BHA i EHA. Używając kwasów, pamiętajcie o tym, żeby używać na co dzień SPF-a. No i moi drodzy, ostatni dzień przed nami. Ten dzień zaczynam od przemycia twarzy wodą i potem poszłam na jogę. Po drodze nie łapię słońca, to znaczy łapię, ale trwa to krótko. I to jest dobry moment, w którym można bardzo szybko porozmawiać, dlaczego warto używać SPF-a na co dzień. Do ziemi dociera promieniowanie UVB i UVA. W głównej mierze i skracając, UVB jest głównie odpowiedzialne za poparzenia słoneczne, natomiast skutków nadmiernej ekspozycji na UVA od razu nie widać. Głównym skutkiem nadmiernej ekspozycji na promieniowanie jest uszkodzenie komórek skóry, czego następstwem jest fotostarzenie, zmarszczki i zwiotczenie skóry. Także najlepszy krem przeciwzmarszczkowy to filtr SPF. Uprzedzę od razu, że nie widzę w zmarszczkach niczego złego, ale oprócz tego, że skóra stosując odpowiednią ochronę będzie po prostu wyglądała lepiej, to do ochrony przekonuje mnie również to, że nadmierna ekspozycja na promieniowanie może być powodem obniżenia odporności organizmu, a poza tym stosuję kwasy, więc w sumie nie mam wyboru. Jak we wszystkim, staram się tutaj zachować zdrowy rozsądek. Nie nakładam kremu na jogę, ponieważ ekspozycja na zewnątrz trwa dosłownie kilkanaście minut, a do sali nie padają bezpośrednio promienie. Za to smaruje się SPF w domu, jak siedzę kilka godzin przy oknie za biurkiem. Promienie UVA docierają do nas też przez szyby i ubrania. Promieniowanie słoneczne jest przepuszczalne i odbija się od wody, śniegu, piasku,
a nie jest przez nie pochłaniane. 50% ekspozycji na promieniowanie UVA zachodzi w cieniu. Promieniowanie ma też zdolność przenikania przez chmury, więc brak bezpośrednich promieni w pochmurną pogodę teoretycznie nie chroni nas przed promieniowaniem. Staram się być regularna, ale nie jestem radykałem. Zdarzały mi się nawet kilkumiesięczne przerwy, gdy nie mogłam znaleźć odpowiedniego filtra. Teraz mamy coraz większy wybór. To nie te czasy, kiedy trzeba było nakładać puder barwiący, żeby nie wyglądać jak córka młynarza. Szczerze polecam Wam obie opcje Recibo. Klasyczną do cer suchych i wersję light do cer mieszanych i tłustych. Jestem z nich naprawdę zadowolona, bo mają świetne składy i przekonuje mnie również to, że same kremy oraz składniki, z których zostały stworzone, nie są testowane na zwierzętach, o czym świadczy certyfikat cruelty free przyznany Recibo przez Stowarzyszenie Kosmetyków bez Okrucieństwa. Teraz możecie zobaczyć ich porównanie w kwestii koloru i konsystencji. W ten ostatni wieczór z Wami nałożyłam balsam myjący plus żel plus hydrolat jak zwykle. Następnie olej z witaminą C i żel hialuronowy. Ja swoje serum, aktualne serum, zrobiłam tym razem na bazie olejku Miłość czterech szpaków. Dla mnie ten olejek ma najpiękniejszy letni cytrusowy zapach. Na zakończenie tylko powiem, żebyście nie bali się eksperymentować z pielęgnacją. Nie ma jednej drogi i każdy musi znaleźć rozwiązania skrojone dla siebie. Jeszcze raz dziękuję Cosibelli za współpracę. Pod filmem linki. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu. Pa!